No, to jest to podwórko. 16 bodaj marca 1999 roku była emisja pierwszego odcinka Świata według kiepskich. Tutaj powstało 76 odcinków, czyli dwa sezony tego serialu. Były kręcone nie przy ulicy Ćwiartki 3x4, ale przy ulicy Podwale 67. To jest wrocławska kamienica. Z sąsiadami jakoś tam się ekipie układało, natomiast coraz częściej przeszkadzało im to tupanie, więc od 77 odcinka serial jest realizowany w halach zdjęciowych. Tam zostały odtworzone wszystkie pomieszczenia, część także futryn, drzwi zostały przeniesione do hal zdjęciowych. Jak zauważycie, właśnie od tego odcinka troszeczkę szerszy jest korytarz. I warto na to zwrócić uwagę. Paździocha nie widziałem. Generalnie to jest taki układ, że jest kilka mieszkań na każdym piętrze. Wejścia są z dwóch stron. Jest kilka mieszkań na każdym piętrze. Natomiast ta część, w której były kręcone te sceny, jest wykupiona w całości przez, no nie wiem przez kogo. Natomiast tam wejść na korytarz niestety się nie da. No ale udało się chociaż zobaczyć to miejsce. Można powiedzieć, że moim skromnym zdaniem no pierwsze odcinki były dużo lepsze. Tutaj na tym podwórku także kręcono kilka scen do tego serialu. Również część także teledysku, czołówki, tej starej czołówki do Świata według kiepskich. A teraz pojedziemy w inne miejsce, gdzie powstaje inny serial, tym razem nadawany na TV Puls. Lombard Życie pod zastaw. Nowy sezon już od poniedziałku 25 lutego na TV Puls. Jesteśmy niedaleko ulicy Nowochódzkiej we Wrocławiu. Trochę już jest ciemno i zimno, kurde, więc szybciutko. Tutaj był kręcony taki serial, dalej jest zresztą kręcony serial Lombard Życie pod zastaw. Ulica, przy której to wszystko się odbywa, jest normalnie czynna i przejezdna. No i to jest to miejsce tutaj, o. Tutaj bardzo wiele akcji się działo właśnie przed tym obiektem. To wygląda normalnie jak każdy inny lombard, kurczę, nie? Jest godziny otwarcia są, jest jakaś płachta, czyli do środka nie zajrzymy. Cholera. No, jeśli chodzi o obsadę, to powiem wam, że w większości to w ogóle nie kojarzy, ale jedyny aktor, którego myślę, że każdy kojarzy, to jest Buczkowski. Trzy sezony już powstały i wiem, że następne będą kręcone, tym bardziej, że w zeszłym roku ten serial otrzymał telekamerę. No, tu pewnie ktoś to ogląda. O paradokumentach różnie można mówić, bo to jest akurat serial paradokumentalny, ale mi się akurat podoba, powiem szczerze. No, to jest w ogóle takie zagłębie, wam powiem. Tutaj bardzo wiele produkcji powstaje. Wcześniej kiepscy, zresztą kiepscy dalej są kręceni. Trudne sprawy, dlaczego ja? Pamiętniki z wakacji to akurat gdzieś tam w różnych tam częściach świata, ale realizowane przez firmę taką media właśnie z Wrocławia. Sądziłem, że to w ogóle będzie zamknięte, kurczę, cała ta ulica. To, kurczę, każdy może wjechać wśród domków jednorodzinnych, to się odbywa. Ciekawe, co sąsiedzi myślą o tym. Nie narzekają na jakieś hałasy, na jakieś kryminalne sceny, które tutaj się czasem odbywają? Jakbym w ciągu dnia przyjechał, to bym trochę popytał może. No dobra, to tyle. Czas wracać. Jutro, w sumie to dziś, ten film pewnie będziecie oglądać, wyjeżdżą w góry, troszeczkę polatać dronem i cofnąć się troszeczkę do czasów dzieciństwa. Więcej wam opowiem później, jak już coś tam nagram, ale bardziej bym chciał tym dronem polatać. Wow, patrzcie, tam daleko, wow. W tym hałasie oni tutaj ten lombard kręcą. Niedaleko jest lotnisko wrocławskie.